Jak dobrze wyglądam? Podbiję w Szkocji, czy nie? No właśnie, jakbyś jechała do pracy za granicę. A skąd wiesz, że nie jadę? Jakbyś jechała do Dubaju, to bym zaczął się martwić. No i dobra, kolejny odcinek nagrywamy sportu lotniczego i nie dla Lecha Wałęsy. Moja ukochana mnie zostawia dla jakiegoś Irlandczyka. Nie Irlandczyka, tylko Szkota. Jakbym miała cię zostawiać, to jadę do Szkocji, do Irlandii. Więc serdecznie was witamy w kolejnym odcinku Tarzanowie! Tararam! Ona sprawdza. No i co? No podniosłem ci 20 kilo będzie. I bo tutaj wiesz, to nie tak, że na wczasy jedzie się tam 3 kilo odpuszczą, tutaj będzie pewnie dopłata o każdy gram. Zawsze lubię, żeby być na miejscu. Nienawidzę czekania, nienawidzę stania i zawsze mam stresować się. I co? Jeszcze jeden kręcę. No. I co teraz? Ja wiedziałam, bo tam jest 10 kilo mojej siostry. A teraz tak wyjmować? Co, no trzeba, nie? Naprawdę? No, kłamiesz. Nie ma 21 500. Dzieci. Nie. No poważnie ci mówię, 21 500. To przypakowałam. Przyzna się, że masz puszki. Co mam? Nie, ma dużo innych rzeczy, które musiałabym wiedzieć, żebyś ty widział, że tam są. No, dużo fajnych rzeczy, ale nie mogę pokazać. Dlatego nie chciałabym, żebyś kamerę to wyjmował. Nie. Dopóki mi nie powiesz, co tam jest, to... Powiedz mi, co tam jest. Nie, moja sprawa jest. Powiedz co. Będę się coś tutaj robić, no. To jest dużo kosmetyki. Daj mi ten. Dobra, żartowałem, jest 19,5. No widziałam. Mówi, że do 20 podnoszę, więc podniosłam. Wiesz, jaki głupy. Czułam, że kłamiesz. Ale musiałam sprawdzić, co tam jest, co? No musiałam. No. To dużo. Co? Czemu ty nie masz stanika? Do takich tytków się stanika nie nosi, kochanie. Przecież to by tylko zepsuło cały kształt. A ty masz majtki? Mam. No, ciekawe. Dobra, wiesz co, ja naprawdę chcę wracać do tej Szkocji, to znaczy jechać, ale myślę, że tu nie wrócę. Będziesz tęsknić? Tak. No halo. A, ja się boję, bo ty zawsze tu robisz, że to boli. O, dobra, cześć. Brzeczki? Uważaj na siebie. Co? Żegnaj się z naszym niewolnikiem. Ciao. Obiecuję. Co ty machasz mojej żonie, ty? Czy ten jak ci machał? Kicia! Kocham cię! Kicia! Nie wyjeżdżaj! Nie podpuszczam się, ale głośniej nie krzykniesz. Kicia! Kocham cię! Co mówisz? Nic, nic. Do pomęczarni, półtora godziny opóźnienia, w końcu na powietrze wyszło. Ach, jest mega ciepło, to będzie pewnie troszeczkę chłodniej, cała spocona. No to wylądowałam, powiem, świeże powietrze, ale nie jest tak źle. Więc czekamy na Jolantę, kazała się nie ruszać, pewnie myśli, że się Anka skupi. Nasze pierwsze wycieczka to jest Lidl. Lidl szkocki. Szkocki Lidl. Robimy grilla, takiego zajebistego. Słuchajcie, pogoda jest super, bo jest ogólnie ciepło nawet. Tyle, że są chmurki, chce się spać. Staliśmy o której, Jola? Kto wstał, to wstał. O 13, 14? Tak. Żyć nie umierać i to się nazywa urlop. Można w końcu pospać, teraz wam pokażę. Szkocji cukru nie brakuje. Tutaj jest cukier, cukier i jeszcze raz cukier. U nas, jak wiecie, cukru nie ma, a cukier tak naprawdę ostatnio widziałam. I tylko 6. I tylko 6. Na Allegro. Na Allegro sprzedają w Polsce już cukier. Także zakupy. Wiesz, do walizki. Robimy zakupy na grill. Ja poszłam tylko dokleić, słuchajcie, rzęsy. A to już wszystko porobiono. Najlepsze to, że jeszcze ciasto zostało ustawione. Jolce przy piwku szybko wszystko idzie. To jest Waldemar. Waldemar. Kiepski. On tańczy z kominem. Pokaż, jakbyś był stripteaserem u tej koleżanki. U Marioli. U Marioli. U Marioli. U Marioli. To nie ten, co?
tam nie dopytasz? Ty, tam jakieś duchy są. Udzielaj się, niepytany. O, pięknie. Wejdziesz swojego ding-donga. Jak to wygląda tam przy tym kominie? Zobaczcie, jak śniadanko wygląda u mojej sis. Po prostu na bogato. Flip zaraz będzie, Jolanta mnie zabiera. Jedziemy dzisiaj? Jedziemy, będziemy się nawet kąpać, słuchajcie, ale mam twarz zimną. Będzie zimno. Także mamy kierowcę, proszę bardzo. Jak masz na imię? Damian. Brawo. A tu mamy, o, tu mamy Amantów. Dzień dobry, blonda się, przedstaw się. Cześć, jestem Walduś. Walduś. I Walduś, Waldusia partner. Hubert. Dobra, lecimy razem. O, jest słoneczko, jest od razu lepiej. I zaraz wam pokażemy, jak wygląda Szkocja. Jest piękna, zielono. Zobaczycie. Słuchajcie, gdzie woda się stawia. Nawet nieźle wygląda. Ale widoczek jest piękny, zaraz wam pokażę. Zwiedzone, a teraz idziemy jeść. Ten koleś tutaj jest głodny, bardzo głodny. Bardzo głodny. Bardzo głodny. Nie, nie, nie. O Jezu, jak pięknie. Ja wam pokażę, jak to pięknie wygląda. No. O, idziemy tam, o, widać na telefonie. Ale gdzie my tam wejdziemy, to gdzie to spływa? Tak. Czyli wejdziemy na te... Ale zajebiście. Słuchajcie, tej drogi nikt nie zna, tylko nasi. Idziemy szukać wodospadu. Przez krzaki. Waldek, tego nie było na mapie. Więc niestety tam dalej nie idziemy, wracamy do góry. Jolanta, Izeł, przebierz się. Witajcie kochani, dzisiaj robimy trip do Edynburgu, czyli stolicy Szkocji. Będziemy zwiedzać, pokażę wam troszeczkę, jak to wszystko wygląda. Teraz są dni festiwalowe, więc może być bardzo tłocznie, no ale cóż. Ale damy radę. Damy radę. Jolka, pokaż stylówkę. Mamy takie same, o. Damian, jesteś tu, halo. Siema. Siema. Był zajebisty. Jola moja jest kochana, jest jak mamuśka. Zawsze miałam śniadanko, wszystko pod nosek, mega odpoczęłam. Jola, obiecuję, będę częściej do ciebie przyjeżdżać, przylatywać, będziemy zwiedzać Szkocję. Bardzo ci dziękuję, kochana, za gościnę i buziaczki. Kocham cię, strzyczko.